Janusz Weiss jest popularnym i bardzo lubianym dziennikarzem i prezenterem radiowym. W młodości pracował jako autor tekstów, konferansjer i artysta kabaretowy. Założył sławny kabaret Salon Niezależnych. Wraz z Andrzejem Wojciechowskim zakładał Radio Z. Ostatnio pracuje w radiowej jedynce. Jak się czuje student chemii, który jest wyrzucony z uczelni za pochodzenie? To nie tak dokładnie, mówiąc szczerze, ponieważ tak naprawdę to zostałem wyrzucony, skreślony z listy studentów za brak postępów w nauce. To się zbiegło z wydarzeniami marcowymi, ale nie miało z tym nic wspólnego. W roku 68. Poza jednym. Dziekan Wydziału Chemii Politechniki Warszawskiej, pan Józef Hurwicz, obiecał mi egzamin poprawkowy, no ale sam wyleciał, więc o tyle, a był Żydem, o tyle można powiedzieć, że z powodów antysemickich, ale tak naprawdę to mi nie bardzo szło na tej chemii. Już po pierwszym semestrze miałem egzamin komisyjny, który zdałem. Ale to się też wykręciłem sianem, bo jak już tam słabo mi szło, to będzie, a ja mogę, tak się nauczyłem tablicy Mendelejewa, że potrafię po niej poruszać się ruchem konika szachowego. I to tak profesora zaciekawiło. No dobrze, stoi pan na wapniu. Ja mówię, proszę bardzo, pyk, 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 cztery ruchy, jestem. I tak mnie przepytał parę razy, powiedział, ciekawe, ciekawe, no i już. Ale potem już szło mi coraz słabiej. Zresztą zająłem się kabaretem. Spędzałem wiele czasu najpierw w stodole, potem w medyku. No i z tym studiowaniem było źle. No ale później dałem na polonistykę i tam już było łatwiej. To bliższe było moich zainteresowań. A kabaret, to w kabarecie wiem, że pan poznał między innymi Andrzeja Wojciechowskiego. Nie, Andrzeja poznałem jeszcze w szkole średniej. Aha. Dołączyła też Magda Umer. Jeszcze wtedy była w szkole, gdy zaczęła występować w naszym kabarecie Krzysztof Knitel, znakomity kompozytor, który komponował wtedy wszystkie piosenki naszego kabaretu, większość piosenek Magdy Umer. Jakoś tak zaprosił nas klub studencki MOSPAN na ulicy Kopińskiej i tam daliśmy premierę 8 maja 68 roku z delikatnymi takimi elementami politycznymi, ale wtedy właściwie każdy żart, każda aluzja była odczytywana, z czym później walczyłem, bo to był za łatwy chleb po prostu. Ktoś ze śmiechu mówił, ech, Kalinka, Kalinka, i ludzie ryczeli ze śmiechu, że to na Ruska, ale dlaczego? Nie wiadomo. A mieliśmy, że pamiętam, że było coś takiego, że coś po marcowych upałach, przychodzi tam słoneczne lato i jest groźba pożarów, apelujemy, odbierzmy dzieciom zapałki. I te zapałki nagle wzbudzało, prawda, szalony entuzjazm wśród publiczności. No, to było przecież po Dziadach Dejmka, tak. To było po zajściach na krakowskim przedmieściu, tak, przed Uniwersytetem Warszawskim. Te pałki były w pamięci wszystkich. Tak, te pałki, pałki były, one były na miejscu. I to skojarzenie i tak dalej. No i tam nas zobaczyła Alicja Kozłowska, która była w kabarecie Stodoła i zaprosiła nas zaraz po wakacjach na jeden występ. I z tego jednego występu zrobił się cykl występów. Zaczęliśmy szykować z Andrzejem Wojciechowskim premierę, już mocno aluzyjną, ale okazało się, że ten program nie leży jakoś właśnie opiekunom klubu. Był taki facet, który przychodził tam wódkę pić i się bywał, ale nie był w żadnej sekcji, ani tej, ani tej. I nagle on się uaktywnił. No i że to nie. No i tak mi było trochę głupie, bo zgłosił się przedtem Jacek Klejf, no ale ponieważ to się nie udało, a Roman Walisiak był taka gwiazda tamtych czasów, studenckie piosenki, no, dostał propozycję z klubu Medyka w Warszawie, recital. Poprosił mnie, żebym robił konferansjerkę. No to był klub Medyk, to był klub studentów Akademii Medycznej. Medycznej na Oczki.
w Warszawie. I no to wtedy poprosiłem, żeby Jacek mógł wystąpić, no bo tak było głupio, że stworzyłem mu taki miraż. Zaczęliśmy próby. I tak się narodził Salon Niezależnych, w tym pierwszym składzie z Robkiem Walisiakiem, który potem odszedł, a Jacek przeprowadził kolegę z architektury, Michała Tarkowskiego, z Jajcem Holenderskim, z świetną grą aktorską, z wieloma pomysłami. I tak się rozpoczął Salon. Salon Niezależny. Salon Niezależny, kabaret autorski, trzy osoby, Klejf, Tarkowski, Weiss, w Medyku. Pamiętam, to były kultowe skecze, na przykład o kurze i o bażancie. O bażancie, tak. Bażan, to improwizowana tak rzecz. To nigdy nie zostało zapisane, a powstało to, pamiętam, w Poznaniu poszliśmy do restauracji coś zjeść i Jacek wziął chyba właśnie kurę jakąś tam pieczoną, a ja bażanta. I zacząłem opowiadać o zaletach tego bażanta, o jego przewadze nad kurą. I przy tym stoliku restauracyjnym tworzył się taki między nami dialog, dyskurs, który przenieśliśmy na scenę. I właśnie to było o tej potędze bażanta, jego wielkości, że nawet w piekarniku to on dostojnie obłożony słoniną leży. No kurde, takie hej, taka marna tu grzebnie nogą, mięso ma łykowate. Takie błona na oko zajdzie. Błono jej na oko, tak. A bażant, jak wejdzie na bażanta, to sobie różne rzeczy robią. 69, 87, ten nowe. I to się kończyło taki wadiridi, uchara i taką pioseneczką. No, no i tyle. Graliśmy to 5 lat, właściwie we wszystkich klubach, we wszystkich ośrodkach uniwersyteckich w Polsce. Bywaliśmy na Famach, zdobywaliśmy nagrody, w Opolu, w kabaretonie. Aż wreszcie no, tak się zacieśniały wokół nas te okowe cenzury, bezpieki. Potem dochodziło do takich zastraszeń kierowników klubów. Mówiono, no słuchajcie, nie zapraszajcie Salonu, więc oni odwoływali jakieś nagrane gdzieś koncerty już umówione w Rzeszowie czy w Lublinie. Aż wreszcie klub Medyk, któregoś razu nagle przychodzimy, wyłączone światło, zagraliśmy przy świecach, no ale to na dłuższą metę nie dało się. No i nie wyszło tak, że taki wspaniały moim zdaniem projekt, spektakl właściwie parateatralny, kabaretowo-teatralny, Obywatel imię nazwisko. Wpadł w ręce kiedyś taki druk ścisłego zarachowania, to się nazywało Obrzędowość Obywatelska. To było szalenie ciekawe, ponieważ tam były dokładne scenariusze, ale z opisem scenografii, takich rzeczy jak uroczyste nadanie imion noworodkom, uroczyste wręczenie dowodu osobistego, tego rodzaju rzeczy. Próbowano zastąpić jakieś takie chrzciny, bierzmowanie i tak dalej, obrzędowością świecką. A z tego nie wyszło, na szczęście, ale materiał był wstrząsający zupełnie. Na przykład urzędnik podchodzi do stolika typu jamnik, zabiera głos i mówi. Albo urzędnik wyjmuje kolejno z wazonu goździki na przemian biały i czerwony, wkłada je w dowód osobisty i wręcza. Uwaga w nawiasie, kwiaty winny być płytko zanurzone w wodzie, aby ta nie zamoczyła dowodów. Co za fraza, prawda? Tam trzeba było nas więcej troszkę. Miała wystąpić Ewa Dałkowska i jeszcze pewien aktor, Piotr Zaborowski, który zginął tragicznie. To było w interakcji z publicznością, która miała w pewnej chwili głosować, jak ma postąpić główny bohater, imię, nazwisko. I mieliśmy dwie wersje spektaklu przygotowane. Ludzie musieli wypełniać ankiety personalne, składać podanie o przyjęcie kapelusza do szatni i tak dalej. A to była pierwsza próba wyjścia poza studencki świat. Choć muszę powiedzieć, że zaczęli do nas przychodzić najróżniejsi ludzie spoza środowisk studenckich. Przychodził Teplitz, przychodził profesor Sandauer, przychodzili aktorzy, najróżniejsi, tak zwani dorośli ludzie. To już było takie wejście w establishment kulturalny. Tak, ale to też zaniepokoiło moim zdaniem władzę, bo tak długo jak to się odbywało, w klubach studenckich, to ktoś wyżygał tam, ktoś się upił,
to jako tako, ale jak zaczęli przychodzić ludzie z zewnątrz, to to zaczęło już niepokoić. Bo ostatni spektakl daliśmy w prywatnej willi na ulicy Cyganeczki. Załatwiła to Agnieszka Holland. I Agnieszka tam załatwiła spektakl dla Andrzeja Wajdy. Wajda nas nie widział. Zrobiliśmy pewien wybór. Potem Wajda zaprosił nas do siebie. Zresztą był cały zespół X. Poza zespół Agnieszką, filmowy X. Filmowy zespół X, tak. I w pewnej chwili Andrzej Wajda powiedział, no chłopcy, a słuchajcie, macie jakiś pomysł dla mnie na film? A my byśmy świeżo, znaczy ostatni taki wielki program, jaki zrobiliśmy na FAMie, to był kabareton, który nazywał się Wyścig. Ja w skrócie opowiedziałem to Wajdzie i całemu towarzystwu, mówiąc, że marzy mi się zrobienie właśnie czarno-białego filmu, o takim pilnonsensowego filmu. Oto grupa biegaczy rusza w Polskę, biegną przez sklepy, urzędy, budynki administracji i odmienia ich to, a na koniec następuje szwindel, ogromny szwindel na stadionie dziesięciolecia z podmianą lidera. Proszę sobie wyobrazić, że najbardziej schlastali ten pomysł Falki Domaracki. A kilka zaledwie lat później zrobili film Wielki Bieg. Stworzyli film, który opierał się na tym pomyśle. Ja to opowiadam i opowiadam to panu i opowiadam to wszystkim, ponieważ nigdy nie miałem okazji, chociaż widziałem się raz czy drugi z panami, powiedzieć im, że zrobili dobry film. Zrobili dobry film. Choć żal mi ogromnie, że ciekaw tej historii, jak to się stało. Czy oni mieli świadomość, że kopiują? Bo to przyzna pan, no to jest kopia. Może im zostało w podświadomości, potem, być może. Potem pomyśleli, że to jest ich pomysł. Tak. To mogłoby być bardzo ciekawe, ale ja się zastanawiam, no. Jak się pan czuł i jak pan zapowiadał, bo nigdy nie byłem tego świadkiem, tak. Koncerty Ireny Jarockiej albo Anny Jantar. Ależ, proszę pana, no, było tak, że była mała próba, przed pierwszym koncertem i ja zamówię, no, Irena Jarocka, i ona nie wychodzi, stoi w kulisach, tak patrzę, więc ja podszedłem, wziąłem ją za rękę, pocałowałem ją w rękę i podprowadziłem do mikrofonu. Okej, okay, przychodzi koncert, mówi Irena Jarocka, ona nie wychodzi, tylko trzyma rękę. Pracowałem ze Zdzisławą Sośnicką, pracowałem z zespołem 2+1, A potem zaczęła się realizacja wielkich marzeń, tak. Bo zmieniły się czasy. Andrzej Wojciechowski, kolega ze szkoły, stał się założycielem Radia Z. No tak. A pan razem z nim. A ja razem z nim. Andrzej wcześniej pracował w radiu, w Trójce. Jakiś czas później w telewizji, później w stanie wojennym. Nigdzie nie pracował. Był tłumaczem najpierw, korespondentem francuski, jako że romanista i biegle znający język francuski. Później sam pod pseudonimem Pierwodnik pisywał i do Liberation i w pewnej chwili dostał propozycję przeniesienia się do Paryża z rodziną i tam pracy. A mówię, słuchaj, no to ziszczenie marzeń, to wspaniałe. Mówię, nie, wiesz, tak naprawdę to ja bym chciał robić radio. Francuzi jakby założyli mały nadajnik na Mariocie, robili tam transmisję i tak dalej. Na Mariocie w Warszawie. W Warszawie. I zaczęliśmy, Andrzej zaczął korespondować z Francuzami. Czy nie można by przejąć, wykorzystać tego nadajnika? Francuzi się zgodzili. Obiecali jeszcze przysłać jakiś sprzęt. No, przysłali adapter bez igły, konsoletę dyskotekową, więc właśnie, ale no, to było zawsze coś. Andrzej przyniósł mały magnetofon polski Unitry z domu, ja słuchawki. I otrzymaliśmy prawo do taką koncesję ograniczoną, warunkową, że to jest program eksperymentalny. Napisałem takie ogłoszenie, ono zostało w Gazecie Wyborczej. Jeżeli masz coś do powiedzenia, powiedz to w radiu. Nowe radio tam zapraszam. I kasety. Przesłali ludzie kasety, między innymi Wojtek Jagielski, i Marzenia Hełminiak, i Szymon Majewski, i inni.
wysyłali te kasety, nie mieli gdzie się spotykać, więc ja się z nimi spotykałem w barku hotelu europejskiego. Trzeba było zacząć to jakoś w listopadzie 1989 roku, bo jak później to nie dostaniemy tej koncesji, kompletnie nieprzygotowani, ale zaczęliśmy. I pamiętam ten pierwszy wieczór, jak to poszło. No w radiu było słychać, ale wybiegłem z Sławoniem, kimś jeszcze, czy słychać na mieście. Stały taksówki pod Harendą, niech pan włączy, na 67 słychać. I Sławoń mówi, Marek, no to mówi moja narzeczona. No i tak to się zaczęło. I był to wspaniały czas, szczególnie ten czas pionierski. Andrzej, którego zawsze interesowała polityka, zaczął rozmowy poranne. Pamiętam, że jeden z polityków, już nieważne który, ja powiedział, na czym pan płaci. Andrzej mówi, ja już pan sobie życzy, proszę bardzo. Mówi panu 1000 złotych, daję. Mówi, dobrze. Andrzej mówi, dobrze, to chciałbym, żeby pan powiedział, że sytuacja w Polsce gospodarcza jest do niczego, że to, że tamto, że partia się rozpada. Mówi, jak to ja mam to powiedzieć? Jak ja panu płacę? To ma pan mówić to, co ja chcę. A jeżeli pan będzie to robił za darmo, to wtedy może pan mówić to, co pan chce. No, facet nie wziął pieniędzy i mówił to, co chce. A gdyby pan teraz, wracając, myślał do tego, co było, miał wybrać z różnych okresów, z czasu, kiedy robił pan Salon Niezależnych z kolegami, kiedy współpracował pan z Magdą Umer, a później z Ireną Jarocką, kiedy robił pan z Andrzejem Wojciechowskim Radio Z, to takie wspaniałe, fantastyczne i pełne fantazji. Co było najciekawsze, najlepsze? Ja nie chciałem zostać takim zawodowym kabareciarzem, jak na przykład Jan Pietrzak, nic mu nie ujmując, ale już jak siwy facet wychodzi, mówi, wiecie, rozumiecie. Zresztą ja odczułem bardzo boleśnie to rozstawanie się z publicznością już w salonie. Myśmy przez pięć lat obsłużyli 5 roczników. Jak przychodzili nowi, to właśnie wszystko trzeba było zacząć od początku. Jeżeli chodzi o taki ferment twórczy, to kabaret był niewątpliwie najwspanialszym okresem w moim życiu. To poza wszelką wątpliwością. Bardzo wiele wtedy pracowałem, wiele pisałem, tworzyłem, wymyślałem. Z tego pozostaje radio, a jeśli radio, to ten pierwszy czas, właściwie pierwsze pół roku, może rok, zanim nie przyszła ta komercja okropna, to właściwie też był podobny ferment twórczy, ponieważ myśmy, jak powiadam, próbowali najróżniejszych form radiowych. Najróżniejszych. Były świetne pomysły Szymka Majewskiego, który na przykład, powiedzmy, no, kierowcom, którzy nie mogą obejrzeć w tej chwili telewizji, opowiadał na żywo dynastię. Oglądał ją i mówił, Aleksis w tej chwili w różowej sukni z Albanami podchodzi do Carringtona. To była rewelacja. No po prostu było tak śmieszne, że pan opowiadać komuś. Ja na przykład prowadziłem transmisję z meczu piłkarskiego, ale z szatni nic nie wiedziałem, bo tam była tylko gniazdko telefoniczne, a myśmy to przestali. I był za krótki kabel, więc ja po prostu zmyślałem wszystko. Pocieszne, że wpadali mi ktoś, gol, to przylatywał któryś i krzyczał, kto komu strzelił, bo ten krzyk był słyszalny, a tak to. I te konkursy, i te dowcipy, które przecież były na żywo, musiałem 3 dowcipy dziennie, codziennie wykombinować. Najpierw myślałem na zapas na tydzień, później na 2 dni, a później przychodziłem do radia z pustą głową, ale jakoś to szło. To był najlepszy czas, znowu twórczy czas.